Avenues Transport System. Zajmiemy się opcjami dyspozytora. Dyspozytor jest w opcjach. Dyspozytor jest to o tyle ciekawa funkcja, która akurat zastępuje nam żywego dyspozytora, który w określonym czasie zapowiada nadjeżdżający kurs. Program akurat cechuje się taką możliwością preferencji różnych opcji pokazywania i na wyświetlaczu, jak i zapowiedzi słownych. Jeżeli zaznaczymy odtwarzaj zapowiedzi słowne lub odtwarzaj na ileś tam minut przed przyjazdem, wówczas będzie zapowiedź słowna od naszego kursu. Oczywiście możemy sobie ustawić odpowiednią głośność lub głośność ogólną akurat w komputerze, ale zajmiemy się akurat powiedzmy stanowiskiem pierwszym do miejscowości Biesiec. Akurat tutaj jest taka sytuacja, że możemy sobie go odtworzyć. Tu jest sytuacja taka, że akurat syntezator mowy jest z Windows 7, natomiast Windows 10 mamy ten syntezator mowy dużo bardziej zrozumiały. Tam bodajże jest jakaś kobieta. Żeby stworzyć zapowiedź w programie, musimy akurat kliknąć dany kurs. Jeżeli klikniemy sobie Biesiec, tutaj nam się w tym okienku pojawi tekst, który nam przeczyta akurat tutaj nasz syntezator mowy i zgra się to do odpowiedniego pliku. Oczywiście musimy stworzyć zaznaczony kurs, wówczas on się niejako nagra. W momencie, kiedy tutaj stworzymy odpowiednio fonetycznie naszą informację, wówczas możemy twórz zaznaczoną kliknąć. W momencie, kiedy zrobimy twórz zaznaczoną, on się nam w odpowiedni sposób zapowie, używając oczywiście domyślnego syntezatora mowy, który jest w komputerze. I sytuacja jest taka, jeżeli stworzymy tutaj wszystko, jeżeli klikniemy twórz all, czyli po angielsku wszystko, to nam się każdy po kolei stworzy na nowo. Oczywiście w momencie, kiedy mamy jakieś skróty w miejscowościach, aby nam się na wyświetlaczu LED-owym ładnie pojawiły, a akurat w przypadku wymowy będzie to kuźnica BE. Możemy oczywiście tutaj to poprawić, czyli kuźnica nie BL, tylko powiedzmy za torze. Lub jakikolwiek skrót sobie tutaj oczywiście wpiszemy, zrobimy twórz zaznaczoną i tak z każdą kolejną, czyli jeżeli gdzieś tutaj po drodze mamy tą samą nazwę, wszędzie musimy to poprawić. Akurat cel się wyświetla dużymi literami na wyświetlaczu i cel powinien być w sumie jak najwęższy, czyli wola byży najlepiej lub brzeź, kropka. Natomiast tutaj akurat została nazwa umieszczona cała. Jak de facto w opcjach dyspozytora mamy jeszcze nadchodzący kurs. Nadchodzący kurs oczywiście możemy sobie ustawić na obojętnie jaką wartość, która nam najbardziej pasuje. Oczywiście to tylko i wyłącznie zależy od oceny własnej danego stanowiska lub danego dworca PKS. I oczywiście jedna z najważniejszych funkcji, czyli gong,
który pojawia się przed każdą zapowiedzią. Oczywiście możemy tutaj wybrać odpowiedni dźwięk. Jest ten dźwięk akurat ustawiony taki. Możemy sobie oczywiście wybrać jakikolwiek dźwięk. One są akurat tutaj na tym komputerze, bodajże na pulpicie, w katalogu bodajże Avenues TS dźwięk. Możemy sobie wybrać powiedzmy szósty. Będzie to wtedy jakiś inny dźwięk. Także znów serdecznie dziękuję za uwagę. Była to sekcja dyspozytory dźwięki w Avenues Transport System.